15 sierpnia 1920 roku wojska polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego wygrały bitwę warszawską. Zwycięstwo uratowało Europę przed zalewem bolszewickiej rewolucji. 100 lat później w Mirkowie odsłonięto pomnik upamiętniający te wydarzenia. Pomnik składa się z popiersia Józefa Piłsudskiego oraz kształtu granic II Rzeczypospolitej. W jego powstanie zaangażowani byli m.in. Stowarzyszenie Marszałek, Instytut Pamięci Narodowej, a także Powiat Wrocławski i Gmina Długołęka. Oficjalnego odsłonięcia oraz poświęcenia pomnika dokonano 15 sierpnia, czyli podczas Święta Wojska Polskiego. Wielkie wydarzenie, przynajmniej wielkie jak na miarę naszego powiatu, ponieważ jest to pierwszy pomnik pana marszałka w naszym powiecie. Skądinąd próbowałem się zorientować, chyba nawet można zaryzykować powiedzenie, że jest to pierwszy powiat w województwie dolnośląskim. Także duży wysiłek społeczny, duże zaangażowanie, duży wkład finansowy w przedsięwzięcie, mnóstwo ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie. No i trudno by było, gdyby powiat nie wziął w tym udziału. Znaczenie jest jedno i to nie tylko dla mieszkańców naszej gminy, a myślę, że dla wszystkich mieszkańców naszego kraju. To jest pomnik upamiętniający i przede wszystkim pomnik, który naszym małym mieszkańcom musi przypominać o tym, jaką mamy dumną historię, a przede wszystkim to, żeby ją pielęgnować. Pomnik upamiętnia odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą oraz wygraną w Bitwie Warszawskiej. Te dwa wydarzenia zajmują szczególne miejsce w historii Polski. Jak podkreśla Cezary Kościelak ze Stowarzyszenia Marszałek, które koordynowało realizację projektu, pomnik ma pobudzić mieszkańców do refleksji i zgłębienia historii kraju. Jesteśmy tu takim zbiegowiskiem, można powiedzieć, w Mirkowie. Mieszkają tu ludzie z różnych stron. Można powiedzieć z każdego i krańca Polski, i każdego krańca Wrocławia, i okolic. Więc no, potrzebne jest takie jakieś skupienie. I myśmy tak myśleli, że w ten sposób spowodujemy, że ludzie jak będą myśleć troszkę szerzej niż o swoim podwórku. Bardzo duży fragment naszej historii. Ktoś, kto stanie przy tym pomniku, od razu będzie widział, jak wyglądała II Rzeczpospolita. I będzie widział, że na tej mapie nie ma Wrocławia, że są inne miasta, które już dzisiaj nie należą do naszych granic. Ale przodkowie rodziny może zaczną młodzi zadawać pytania. Przede wszystkim swoim rodzicom, być może jeszcze dziadkom, których mają. Właśnie o to. Skąd przyjechali, jak zaczęła się ich historia? Oprawę ceremonii przygotowały Wojsko Polskie, 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej oraz grupy rekonstrukcyjne. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Pomnik upamiętniający marszałka Piłsudskiego i Bitwę Warszawską znajduje się na terenie parafii pod wezwaniem św. Alberta w Mirkowie. Echo 24, Oliwia Stasiak.